Cześć moi drodzy, z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam jedno z najskuteczniejszych, najefektywniejszych ćwiczeń na grupę kulszowo-goleniową, czyli tył Waszych nóg. W uproszczeniu w Polsce mówimy na tę partię mięśniową dwugłowe uda. Będzie to zginanie podudzi na maszynie w pozycji siedzącej. Zapraszam do oglądania. Moi kochani, najukochańsi, najdrożsi widzowie. Często w planach treningowych dominują ćwiczenia na mięśnie czworogłowe uda, czyli przód Waszych nóg, na mięśnie pośladkowe, czyli ten słynny tyłeczek, ale brakuje ćwiczeń na grupę kulszowo-goleniową, gdzie zajmiemy się ich funkcją, czyli zginaniem stawu kolanowego. Przestrzegam, nie prostowaniem, zginaniem. Nie powinniśmy mylić tych dwóch różnych przeciwstawnych funkcji. Pamiętajcie, czworogłowe uda prostują staw kolanowy, a mięśnie grupy kulszowo-goleniowej wykonują ruch przeciwstawny, czyli te kolana zginają. Nie będę się tutaj rozwodził nad innymi funkcjami, nad czworogłowymi uda. Teraz skupmy się na tym, aby odpowiednio, dokładnie opisać ruch, w którym to zaangażujemy znakomicie, uwaga, jakie mięśnie, dwugłowe uda, składające się z głowy krótkiej i długiej oraz mięśnie półsięgniste i półbłoniaste. Tak dla szybkiego przypomnienia, jeśli chodzi o mięśnie dwugłowe, to są te z tyłu uda, znajdujące się bardziej po zewnętrznych stronach. Mięśnie półsięgniste i półbłoniaste znajdują się po stronach z tyłu, tych bardziej wewnętrznych. Co ważne, głowa krótka, głowa długa, a także półsięgnisty i półbłoniasty zginają staw kolanowy. Ale jeśli chodzi o funkcję mięśni grupy kulszowo-goleniowej, która odpowiada za prostowanie bioder, to tutaj głowa krótka w tym ruchu nie będzie uczestniczyć. Więc warto zaznaczyć, że jeśli chcemy rozwijać wszechstronnie tył uda, nie możemy w swoim planie treningowym mieć tylko i wyłącznie ruchów typu hip hinge, czyli zgięcia i wyprostu bioder, bo wtedy głowa krótka po prostu nie popracuje, a jej aktywność będzie kluczowa do tego, abyśmy w przyszłości nie mieli żadnych kontuzji w obrębie kolan, ponieważ wzmacnianie mięśnia w obrębie zginania stawu kolanowego jest kluczowe do tego, aby ten staw stabilizować i w przyszłości po prostu mieć fajnie obudowany ten staw kolanowy odpowiednimi mięśniami, które będą nas chroniły przed urazami w niedalekiej czy też dalszej przyszłości. Ale do rzeczy, jeśli chodzi o maszynę w pozycji siedzącej do zginania podudzi, to opiszę Wam w tym momencie odpowiednią technikę, pozycję startową, pozycję wyjściową, ponieważ okazuje się, że już na wstępie źle ustawiacie tą maszynę, źle ustawiacie wałki, co powoduje, że po prostu błędnie technicznie wykonujecie to ćwiczenie. I jest to po prostu nieefektywne, ponadto wpływa niedobrze na Wasze biodra, kolana, a nawet kręgosłup, bo i takie cuda widywałem na siłowni. Więc zacznijmy od początku. Wchodzimy sobie na maszynę i w zależności od tego, czy jest to pewien rodzaj maszyny, czy ten drugi rodzaj maszyny, to szukamy albo uchwytów, które mamy naprzeciwko siebie, albo uchwytów, które mamy przy siedzisku. I po co będą te uchwyciki? Po to, abyśmy pod wpływem zginania dwugłowych, pod wpływem tego ciężaru, nie unosili
bioder do góry i nie wysuwali ich do przodu. My podczas tego ćwiczenia musimy być wbici w siedzisko swoimi pośladkami. I od razu zaznaczam, to nie jest ćwiczenie na mięśnie pośladkowe. Więc jeśli ktoś mi mówi, że zgina podudzia, wykonuje to ćwiczenie i aktywuje pupę, to niestety jest w błędzie. Wielka bzdura. Tutaj skupimy się nad tyłem uda, ewentualnie nad mięśniami trójgłowymi łydki. Kiedy już znajdziemy tą pozycję, wsuniemy się odpowiednio w siedzisko, pamiętajcie, że możecie je regulować góra, dół, często też tył, przód. To jest wszystko zależne od modelu maszyny, więc zwróćcie na to uwagę. Musicie ustawić również wałki w taki sposób, ten dolny i górny, aby, uwaga, ten górny był tutaj nad kolanami, przyciskał Was w czworogłowe uda, ale nie w staw kolanowy, przestrzegam przed tym, a ten dolny był w momencie nad naszymi kostkami, nie na piętach, ponieważ niekomfortowo będzie nam się zginało podudzia. Kiedy już tak ustawimy te wałki, w tym momencie z wyprostu tutaj, z wyprostowanych nóg w 99% nieprzeprostowanych, nie robimy tego w stawach kolanowych, żeby po prostu tutaj nie wpłynąć na żadne bóle. Naszym zadaniem jest, trzymając rączki z przodu, czy też te przy siedzisku, w moim przypadku są to rączki z przodu, zginać podudzia w kierunku bioder, co najmniej do zgięcia, w którym mamy około 90 stopni, czyli tworzymy kąt prosty między piszczelami, między podudziami, a kościami udowymi, czyli między naszymi nogami. Powinno to wyglądać w taki sposób. Także wchodzimy na maszynę, zapieramy się odpowiednio, regulujemy wałki. Może to potrwać pół minutki, takie przygotowanie tego sprzętu. Z wyprostowanych nóg zginamy podudzia do dołu, do kąta 90 stopni, może trochę bardziej, ale delikatnie. Zatrzymujemy ruch na chwilę, w spięciu przytrzymujemy, po czym powoli wracamy do góry, ale staramy się utrzymać stałe napięcie mięśniowe i nie odkładamy tutaj ciężaru. I teraz słuchajcie, co ciekawe. Warto zwrócić uwagę na to, że w tym ćwiczeniu uczestniczą takie mięśnie jak dwugłowe uda, głowa krótka, głowa długa, mięsień półścięgnisty i półbłoniasty, ale przy pierwszych 15 stopniach tego zginania, czyli tam na początku ten ruch, do pracy mocno włączać się będą mięśnie trójgłowe łydki, konkretnie brzuchaty, ponieważ on również zgina staw kolanowy. W tym przypadku te 15 stopni będzie on pracował całkiem nieźle, ale potem już większą pracę przejmą mięśnie tyłu uda. W przypadku, kiedy za bardzo czujecie łydkę, możecie pokombinować z ustawieniem stopy i wykonać to ćwiczenie ze stopą w pozycji zgięcia podeszwowego. Co to oznacza? To jest taki wyprost stopy, gdzie palce prostujecie przed siebie, tak zwana stopa point. W tym momencie powinniście bardziej wyczuć pracę mięśni dwugłowych, mięśni grupy kulszowo-goleniowej. I w taki sposób wykonywać to ćwiczenie. Kiedy stopę ustawicie w zgięciu grzbietowym, czyli stopa flex, tak jak stoicie, macie tak właśnie stopę ułożoną, tak? Czyli po prostu normalnie, neutralnie lub trochę bardziej skierowane palce w stronę piszczeli, w tym momencie te prace rozkładają się pomiędzy trójgłowe łydki a dwugłowe. Nadal dwugłowe będą tutaj królować w tym dalszym ruchu, ale na początku na pewno odczujecie solidnie mięśnie łydki. Więc w zależności od tego, jak wyczuwacie to ćwiczenie, dopasujcie ustawienie stopy. Stopa point, stopa wyprostowana, zgięcie podeszwowe, lepsza aktywność mięśni grupy kulszowo-goleniowej. Stopa w zgięciu grzbietowym, czyli tak zwana stopa flex, palce zadarte w kierunku piszczeli, możecie tutaj bardziej wyczuć pracę, bynajmniej na początku, w tym początkowym zakresie ruchu mięśni trójgłowych łydki. W niektórych przypadkach po prostu stopa
ustawiona neutralnie będzie najlepszym rozwiązaniem. Także to trzeba dopasować do siebie. I uwaga, oczywiście wdech na górze, kiedy mamy nogi wyprostowane, że tak powiem, wydech na dole przy spięciu, zatrzymajcie ruch na sekundę i powoli wracamy do dołu. Polecałbym nawet tutaj wydłużyć fazę ekscentryczną do co najmniej 2-3 sekund, wziąć ten wdech, wydech przy zginaniu podudzi, kiedy idziemy do dołu, faza koncentryczna trwa 1 sekundę ze skurczem izometrycznym, tym zatrzymaniem na 1 sekundkę i powoli wracamy do dołu. To my mamy ćwiczyć do góry, przepraszam. To my mamy ćwiczyć na tej maszynie, a nie maszyna ma ćwiczyć z nami. O tym pamiętajcie. Jeśli chodzi o pewne ciekawostki na temat aktywności mięśni podczas tego ćwiczenia, to również możemy delikatnie wpływać bardziej lub mniej na angaż dwugłowych, ewentualnie mięśni półścięgnistych, półbłoniastych. Co to oznacza? Jeżeli my wykonamy taką rotację zewnętrzną, czyli palce stopy będą skierowane do boku, możemy lepiej wyczuwać pracę zewnętrznych części tyłu uda, czyli dwugłowych. Jeżeli zaś stopa zostanie zrotowana do środka, delikatnie oczywiście mówię o takich 15 stopniach, a nie tam, że wygniemy całą nogę, to wówczas możemy wyczuć bardziej mięśnie półścięgniste, półbłoniaste. Nie są to wielkie różnice, ale możecie pokombinować z tym ustawieniem stopy. Ale oczywiście ułożone nogi i stopy neutralnie będą najlepszym wyborem, ponieważ wtedy tak naprawdę powinniśmy równomiernie zaangażować cały tył uda. I to jest dla nas istotne. W przypadku jednak, kiedy czujecie jakieś niedoskonałości po bardziej wewnętrznej części uda lub zewnętrznej, możecie pobawić się w ustawienie stóp. Raz zrotowane na zewnątrz, raz zrotowane do środka. Lub po prostu co serię zmieniacie to ustawienie. Także tak wygląda praca na tej maszynie. Polecam tutaj 3 serie po 10 powtórzeń na pełnym skurczu, pełnym rozciągnięciu, na wyczuciu tych mięśni. Nigdzie się nie śpieszycie, nie machacie, nie zarzucacie tym ciężarem i przede wszystkim ustawiacie maszynę w odpowiedni sposób. Te uchwyty nie są tylko po to, do tego, żeby sobie na nie popatrzeć, tylko właśnie po to, żeby w trakcie ćwiczenia ten ciężar nie wypychał naszych bioder ani do przodu, ani do tyłu, bo widziałem nieraz ludzi, którzy ćwiczą na tej maszynie w taki sposób, że wyglądają, jakby mieli wystrzelić z katapulty lub z jakiejś po prostu procy. Wygina wam odcinki lędźwiowe, to nie o to tutaj chodzi. Tu wasze plecy powinny być bezpieczne, więc wtedy albo jest za duży ciężar, albo po prostu źle ustawiliście maszynę. Warto tu jeszcze wspomnieć o takim ciekawym zjawisku, jak aktywna niewydolność, tak? I o co tutaj chodzi? Mówię tutaj oczywiście o niewydolności mięśniowej. Jest to dosyć trudne pojęcie, ale chciałbym wam tutaj w uproszczeniu przedstawić, na czym polega. Jeśli wykonujemy zginanie podudzi w pozycji leżącej na maszynie, gdzie brzuchem opieramy się po prostu o te podparcie i zginamy podudzia, to zauważcie, że jesteście w pozycji wyprostowanej, gdzie warto zaznaczyć to, że mięśnie grupy kulszowo-goleniowej mają swoje przyczepy i na guzie kulszowym, i przy stawie kolanowym. W tej pozycji jesteście wyprostowani, więc okazuje się, że ta aktywność tyłu uda nie jest tak duża, jak w przypadku zginania podudzi na maszynie w pozycji siedzącej. Dlaczego? Ponieważ, uwaga, w momencie, kiedy siedzimy na maszynie, mamy tutaj jakby, zobaczcie, zgięte biodra i w tym momencie w stawie biodrowym przyczepy mięśni grupy kulszowo-goleniowej są rozciągnięte, więc my możemy bardziej skupić się, być bardziej wydolni w funkcji zginania w stawach kolanowych. Jeszcze raz powtarzam, kiedy mamy rozciągnięte biodra w pozycji siedzącej na maszynie, nasze funkcje zginania podudzi są mocniejsze, są bardziej wydolne, są po prostu efektywniejsze. Więc to nie jest tak, że maszyna w pozycji leżącej jest gorsza, ale okazuje się, że możemy lepiej zlokalizować czucie mięśni dwugłowych uda, półścięgnistych i półbłoniastych przy wykorzystaniu funkcji zginania podudzi, kiedy jesteśmy po prostu rozciągnięci w stawie
biodrowym. Sprawdźcie sami, a może okaże się, że na tym samym ciężarze lepiej wyczujecie zginanie podudzi w pozycji siedzącej, aniżeli w pozycji leżącej brzuchem jak foczka na maszynie. Dajcie znać, czy widzicie jakieś różnice. Ale przestrzegam, to nie jest tak, że pozycja leżąca na maszynie, którą również polecam, jest gorszym ćwiczeniem. Czasami to jest tak, że wychodzi na to, że może być to kwestia indywidualna. Jeden lepiej wyczuje na maszynie leżącej, drugi na siedzącej, a inny jeszcze lepiej wyczuje swoje mięśnie dwugłowe uda w pozycji stojącej, zginając jednonóż. Oczywiście pewnym trafnym wyborem również będzie zginanie nogi pojedynczo, czyli raz lewej strony, raz prawej, aby wyrównać dysproporcje między kończynami. Tak? Także to ćwiczenie możecie po prostu wykonać w takiej wersji a la unilateralnej, skupiając się raz nad lewym tyłem uda, raz nad prawym tyłem uda. Oczywiście zmniejszając ciężar, możecie trochę zwiększyć ilość powtórzeń, nawet do 12, do 15. Pamiętajcie, tył uda warto ćwiczyć nie tylko podczas wyprostu stawu biodrowego. Oczywiście tam jest też jego funkcja wraz z pośladkami, chociaż to one powinny dominować, bo są silniejsze, ale również zginanie stawu kolanowego. Ta funkcja, jeżeli będzie odpowiednio wzmacniana, w przyszłości nie będziecie mieli problemu z bólami i z żadnymi kontuzjami. Często piłkarze właśnie zaniedbywali tylne części uda, dlatego słyszy się potem o takich kontuzjach, jak właśnie zerwanie mięśnia dwugłowego, jakieś naciągnięcie, jakieś inne trudności, bolesności, bo to wynika po prostu z tego, że ci piłkarze nie wzmacniali grupy kulszowo-goleniowej. Z reguły jest tak, że wzmacniamy to, co widzimy z przodu, w lustrze, a nie to, co mamy z tyłu. O tyłek dbamy, a o grupę kulszowo-goleniową w funkcji zginania stawu kolanowego niekoniecznie. Mamy różne wspaniałe ćwiczenia typu żuraw, typu zginanie jednonóż, typu zginanie podudzi z piłką, które serdecznie polecam, w szczególności jeżeli ktoś trenuje w domu, zginanie na tych sliderach, tak zwanych frotkach, szmatkach, i innego rodzaju jeszcze formy zginania, nawet na wyciągu, ale ta maszyna naprawdę jest w stanie w fantastyczny sposób, dość prosty o dziwo, skupić się na tym mocnym czuciu mięśniowym, na tym stabilnym ułożeniu ciała, gdzie możemy skupić się po prostu na wyczuciu swoich mięśni dwugłowych, zlokalizować te czucie mięśniowe w funkcji zginania stawów kolanowych. Także uwaga, podsumowując, pracuje tutaj mięsień trójgłowy trochę, w zależności od ustawienia stopy może być to mniejsza lub większa praca. Pracują tutaj mięśnie dwugłowe uda, głowa krótka, która zgina staw kolanowy, długa, która zgina, i oczywiście półścięgnisty, półboniasty. Ale pamiętajcie, głowa krótka podczas wyprostu bioder jest wykluczona z pracy, ponieważ nie ma swoich przyczepów przy miednicy, czy też na miednicy zwał, jak zwał. O tym musicie pamiętać. Także mam nadzieję, że ten materiał Wam pomógł i już będziecie wiedzieli, jak wykonać to naprawdę skuteczne i efektywne ćwiczenie na mięśnie grupy kulszowo-goleniowej. Dbajcie o swoje ciało, ćwiczcie z głową, korzystajcie z tych filmów instruktażowych, zostawiajcie łapki w górę, jeżeli ten materiał Wam pomógł. Będę starał się nagrywać kolejne, które przybliżą Wam wszystkie konkretne, skuteczne ćwiczenia, które można wykonać zarówno na siłowni, jak i w domu. No w tym przypadku raczej jest to sprzęt, który spotkacie nie w swoim zaciszu domowym, tylko na profesjonalnej siłowni, czy też w profesjonalnym klubie fitness, zwał, jak zwał. Koniecznie napiszcie w komentarzach na dole, jakie są Wasze ulubione ćwiczenia, propozycje na mięśnie grupy kulszowo-goleniowej, czyli upraszczając dwugłowe uda, bo tak w Polsce mówimy. Może okaże się, że jakiegoś ćwiczenia jeszcze nie omówiłem, nie nagrałem, chociaż ostatnio patrzyłem w swój zeszycik i szczerze, prawie wszystkie najważniejsze ćwiczenia na dwugłowe uda, te skuteczne, efektywne, są już opisane na kanale. Także koniecznie nadrabiajcie zaległości, wpisując nazwę danego ćwiczenia, dopisując do celu z pasją w wyszukiwarce na YouTubie. No i oczywiście film będzie czekał na Was, gotowy do oglądania, do korzystania, do ćwiczenia. Konkrety, konkrety, konkrety. Udostępniajcie ten materiał dalej, by każdy wiedział, jak zginać profesjonalnie stawy kolanowe, podudzia, żeby wyczuć swoje mięśnie. Wpadajcie na moje media, social media, Przemysław Wójcik, trener do celu z pasją, na Instagramie lub na Facebooku. Wpadajcie na stronę, zgłaszajcie się po dopasowane, profesjonalne plany treningowe, zawsze tworzone
pod indywidualne możliwości i cele, dopasowane czy w warunkach domowych, czy na siłowni. To wszystko po wypełnieniu ankiety jest możliwe do zrobienia. Dziękuję za uwagę. Do celu z pasją. Cześć!